Witajcie Bożonówki. Jako duszpasterz, jako przyjaciel chcę Wam powiedzieć, że są dwa elementy walki z koronawirusem. Po pierwsze zastosować się do tego, co są władze i po drugie trzeba sobie uświadomić wreszcie, ostatecznie, że w tej sytuacji Pan Bóg kocha nas najbardziej, ale jesteśmy słabi, grzeszni, dlatego potrzebujemy tego daru, który płynie z krzyża Chrystusowego. Chrystus 2000 lat temu nas zbawił, ale trzeba w to jeszcze raz uwierzyć, trzeba sięgnąć po to zbawienie. Trzeba wyruszyć w drogę i trzeba się po prostu nawrócić. Trzeba pomyśleć o tym, że oto ja jestem słaby, oto ja jestem grzesznikiem, który musi poszukiwać Ojca, który mnie zbawił. I trzeba przyjąć dar Ducha Świętego. Trzeba wejść w modlitwę, trzeba wejść w skupienie i pomyśleć o tym, że Kościół jest wspólnotą ludzi niedoskonałych, ale w tym momencie jest jedyną łodzią, w której możemy się uratować. Jesteśmy stworzeni do zwycięstwa. Chwała Panu.